Siemanko widzowie, witam was w kolejnym odcinku na CSGO Skinsie. Dawno mi nie było, ale wracam z grubej rury. No i co? Dzisiaj macie do wygrania takiego oto pięknego gift carda. Jedyne co musicie zrobić, dostać łapeczkę do góry, subskrypcję z dzwoneczkiem, w komentarzu napisać o której godzinie wstaliście i w opisie kanału mieć swojego Discorda podanego. No bo w przypadku wygranej muszę się z wami jakoś skontaktować i te 20 zł wam oczywiście wysłać na CSGO Skinsa. No i co? Przejdźmy do odcineczka. Niedługo oczywiście zaczną się naprawdę fajne rzeczy na tym kanale i będzie specjal na 20 tysięcy subów, więc wbijajcie subskrypcje, im więcej oczywiście tym lepiej, no im szybciej, tym oczywiście również lepiej. Wy pamiętajcie oczywiście też klikając tutaj w to miejsce i wpisując koniecznie cel, dostaniecie 10% więcej do każdej waszej wpłaty i 2,1 złotego na start, jak nie byliście na stronie, więc naprawdę spoko opcja od stronki. No i co mogę powiedzieć więcej, naprawdę zachęcam was do wpłat, bo niedługo będzie naprawdę fajny konkursik. Ale my dzisiaj po prostu przetestujmy sobie evencik, bo widzę, że jest nowy. Więc poklikamy sobie, albo nie, może nie evencik. Może dzisiaj zaczniemy po prostu od skrzyneczek, których nie widziałem, odkąd skończyłem nagrywać. Więc na pewno nie widziałem skrzyneczki Spring Case. Więc sobie ją sprawdzimy w dzisiejszym odcinku. Kilka case battle dzisiaj, taki bardziej zapoznawczy. Ale no zobaczymy, jak to wyjdzie. No i tak jak mówię, pamiętajcie o tej łapeczce do góry, bo to zawsze im więcej, tym lepiej. Dobra, jest proficik, 50 zł. No i zobaczymy, jak po takiej przerwie, jak będą wyglądać moje statystyki oczywiście na odcinkach, bo na live'ach nie narzeka. Ostatni live zrobiłem tydzień temu, no i było naprawdę solidnie, bo prawie 70 osób i to są naprawdę mega dobre zasięgi. Dobra, drugi razem nie oddało, zobaczmy co za trzecim. Też niestety nie za sympatycznie, więc dajmy jeszcze im czwartą szansę, zwyczaj się nie daje, bo do trzech razy sztuka niby, ale może teraz. Wątpię. Idziemy na inną. Plagiu był, tu były te skrzyneczki, czekolad nie kojarzę, więc sobie ją damy, bo tania skrzyneczka, czemu by nie? 1764. Dobra, skinów mam naprawdę dużo na rozdanie, są bez Traybana, więc na każdym live streamie każdy z was będzie dostawał skinki bez żadnego oczekiwania. No i co, myślę, że to jest naprawdę spoko opcja, bo do wygrania jest na live streamach plus minus 70 zł na odcinkach 20, więc można by rzec, że 100 zł dziennie jest rozdawane na tym kanale, więc naprawdę grubo. No i co, warto mnie wspierać, bo oczywiście możemy to zwiększyć do nawet, nie wiem, 200 zł dziennie, a może do nawet kostki dziennie. Wszystko w zależności od was, pamiętajcie. Im większe będą wpłaty, większe zasięgi, tym oczywiście stronka na pewno to zauważy, że warto w nas inwestować. No i co, i będziemy wam dzięki temu więcej rozdawać. Ta skrzyneczka Duck Case też nie odda jakoś mega sympatycznie. Przynajmniej na te dwie próby. Tutaj w ogóle fajny powiedział ten skinek. Muszę sobie takiego sprawić, bo ogólnie planuję sobie jakiś ładny ekwipunek zrobić do CS-ka i wrócić do niego, tak już na poważniej, tak jak kiedyś było blisko globala. Dobra, przejdźmy sobie dalej. Widzę, że są fajne skrzyneczki, mianowicie Royal Case i Amethyst. Oglądałem przykładowo ostatnio DMG i naprawdę spoko to wyglądało. Ale wpierw może pójdziemy na case battle jedno i dołączymy do losowej, nie zdążyłem. Piotr Szeliga w ogóle tutaj dołączył, chyba że jest bot Szeliga. Nie, normalnie jest Shelly. Do 60 zł bitwy dołączył, aż dziwne. On nigdy takich nie robił, więc w sumie to mnie zdziwiło. Dobra, dajmy do tej za 30 zł. Dołączmy do losowej bitwy. Sprawdźmy, jak odda po takiej przerwie. Dobra, mamy 2,44 na starcie, więc przegrywamy. Druga próba. To też nie jest za drogie. Na razie ziomek wygrywa, ale profitu z tego aktualnie nie ma. Więc w sumie nawet nie chciałbym tego wygrać. No i niestety skrzyneczki nie oddał za sympatycznie i nawet gościu jest w plecy, więc słabo to wyszło, słabo. Ale jak widzę, że jest pan oczywiście Shelly, to my cykniemy coś fajniejszego i grubszego w tym odcineczku, więc dajmy sobie dwa razy Eleganta, dwa razy Cyberka, All-Star Case jedną na szczęście, dwa razy Slaughter, 4% na Slaughtera jeszcze dorzućmy, 1% na Tiger, Tufa. No i na koniec dajmy sobie jednego Royal Case'a, żeby też tak za mocno nie było, 1300 zł. Dajmy na 3 graczy tym razem, może Shelliga dołączy. Poczekajmy chwilę. Muszę w ogóle nikt zmienić sobie, żeby jeszcze więcej ludzi mnie widziało i więcej ludzi dołączało na mój kanał, bo oczywiście im więcej, tym większe będą nagrody, tak? A aktualnie mam nick, który nie kojarzy się kompletnie z moim kanałem na YouTubie, więc najwyższa pora to zmienić. Damy i samo, i mojego ulubionego tutaj gościa, czyli pana Rozo, który w każdym pojedynku jest praktycznie z nami. No i sprawdźmy, co z tego wyjdzie. Pierwszy rzut to skrzyneczka Elegant i daje nam spoko skina 25, ale no Rozo wtedy zarobił 77 aż. Nieciekawie. Co to jest w ogóle za... Myślałem, że to jest w ogóle Digo, ale jakiś zbugowany, ale to jest 5-7. Szkoda, że się zmieniły te wyglądy skinów. Znaczy się, dobrze to wygląda i źle, zależy jak na to patrzeć w sumie.
Bo niby CSGO już nie ma, więc dlatego pewnie to zmienili. My teraz 40 zł dropiliśmy, więc w sumie spoczko, ale tak czy siak na razie mamy tylko 80 zł. Bardzo ładna naklejka nam poleciała. Ninja Skin Pyjama z Holo za 8 dyszek. No i dobra. Jak tu poleci gdzieś Slaughter albo Tiger Tooth, to będzie naprawdę miły pojedynek. Miły, miły. Ale czy poleci? Oby tylko nie dla nich. Oby tylko nie dla nich, bo to jest bitwa, w której osoba, która ma najwięcej, wygra. No i proszę, dobra, nie ma nic. Teraz Tiger Tooth. Jak tu poleci Tiger Tooth, dla mnie, na początek powrotu na stronę, to będzie pięknie. No ale niestety się nie udało. No i ostatnia skrzynka zaważy o wszystkim. 600 zł. Uwaga, uwaga. No i nie wiem, czyje to będzie. Niestety i samo zgarnia 1800 zł. Ale mamy zawsze 13 zł. Reszty, nawet jak przegraliśmy, więc to jest naprawdę spoko opcja. Zrobię jeszcze jedną bitewkę, tylko na takie tańsze trochę skrzyneczki. Co by tu dać? Ja bym poleciał na tym cybercase'ie trochę, 5 razy. Daos 3 Alstary. Dorzucimy Eleganta jednego. Bista. I bym zaryzykował z tą Ametyst, bo jeszcze nigdy nie otwierałem. I dajmy 3 graczy. Znowu zwykły tryb. No i dorzućmy boty, bo myślę, że Szeliga może po prostu przypadkowo dołączył do jednej bitwy, albo robi sam swoje, bo teraz nie widzę, żeby dołączył do mnie. I w sumie jest to wczesna godzina, więc może to nawet nie był on, tylko po prostu ktoś się tak nazwał, bo tak też czasami bywało. Więc dajmy znowu. Tylko tym razem tutaj dajmy Isamu, a tutaj dajmy Rozo. Najwyżej Rozo zgarnie znowu na środku. Teoria jest taka, że dwa razy ta sama osoba na środku nie wygra, więc zobaczmy to, czy się sprawdzi. Pierwszy rzut bardzo ładny dla nas, 95 zł z 40. Myślę, że git. Drugi skinek też naprawdę solidny, 33, ale niestety Ocean Drive jest droższy, 73. Dobra, teraz kałaszek za 32, bardzo sympatycznie, mimo że w plecy, ale zawsze już mamy 160, co i tak daje profit, patrząc, że trzy skrzynki otworzyliśmy. Dobra, na razie jesteśmy na lekkim prowadzeniu, ale czy to się na długo utrzyma, to zaraz się okaże, bo teraz zaczynają się te właśnie oto naklejeczki, których nie jestem obcykany, jeśli mogę tak rzec, bo nie wiem, która ile jest warta. Wiem na razie, że Ninja Skin Pyjamas jest 8 tych warta. Moja wygląda na drogą, ale kosztuje 40 zł, więc zwraca skrzyneczkę. Rozo dropnął 50 i drugi raz dropi chyba 50, nie, 15. My za to 50 dropnęliśmy. No i dobra. Lecimy teraz z Elegantem, który nie oddał za dobrze. Tu oddał sympatycznie dla Rozo 273 zł. My za to mamy 5-7 na Hyperbestie za 200. No i teraz ostateczna decyzja, kto to zgarnie? No niestety! Dwie bitwy przegrane. I dwa razy wygrała osoba na środku. A powiedziałem, że tak nie będzie. Niestety nie sprawdziło się. Słaby powrót. Ale za to dla was dobry, macie do wygrania 20 zł. W następnym odcinku przetestujemy cały ten evencik Catch Skins. Więc szykujcie się, komentujcie filmik, subskrybujcie, zapraszajcie znajomych. No i co? Życzę wam owocnych profitów, oczywiście z kodem Sznycel. Do następnego, trzymajcie się, hej!